Cover. Wydaje się, że temat dosyć oczywisty. Każdego dnia oglądamy mnóstwo takich coverów na YouTubie, ale z punktu widzenia prawa autorskiego temat nie jest wcale taki prosty. Zapraszam na trzeci odcinek z cyklu Save the Music Sprawa. W czasach utwór był bardziej kojarzony z kompozytorem. Mówimy utwór Bacha, Beethovena, Mozarta, Händla. W dzisiejszych czasach utwory są bardziej kojarzone z wykonawcą, więc mówimy, że to jest utwór Adele, utwór Tilaw, czy utwór innego artysty. I dlatego powstało to zjawisko, które nazywamy coverem, czyli wykonanie utworu przez innego niż oryginalnie artystę. I te covery w perspektywie prawa autorskiego możemy różnie oceniać. Mogą to być po prostu nowe interpretacje tych utworów, co jest zupełnie normalne, po prostu kolejna osoba interpretuje jako artysta, wykonawca piosenkę. Ale może dojść do zaistnienia większych zmian, twórczych zmian, które dotyczą utworu, czyli wykraczają poza ten zakres interpretacji, który jest naturalny dla artystycznych wykonań, i dokonują zmian w samym utworze. Wtedy mamy do czynienia z opracowaniem, czyli z utworem zależnym. I ta decyzja, ta kwalifikacja, czy mamy do czynienia z interpretacją, czy z kreacją, ma bardzo duże znaczenie, bo mówi nam, do kogo powinniśmy pójść po zgodę na korzystanie z takiego coveru i mówi nam, kto otrzyma tantiemy z tytułu korzystania właśnie z takiego coveru. Trudno mówić o muzyce bez odwołania się do konkretnych przykładów. Więc przyjrzyjmy się kilku sytuacjom właśnie, w których mamy do czynienia z coverami. Pierwszy przykład będzie dotyczył piosenki Adele pod tytułem Hello. Wszystkie linki do przykładów, które będę podawała, można znaleźć w opisie do tego wideo, więc bardzo proszę, teraz można zrobić pauzę, otworzyć sobie te linki i możemy razem prześledzić właśnie te przykłady. Oryginał. Wszyscy go doskonale znamy. Więc posłuchajmy teraz coveru wykonanego przez Leroya Sancheza. Możemy sobie teraz tak przeanalizować raz, że melodia jest ta sama, ale są pewne różnice, które wynikają właśnie z interpretacji tej melodii przez artystę wykonawcę. On dodaje jakieś ozdobniki, tutaj troszeczkę może szybciej, wolniej, ale to wszystko się mieści w granicach interpretacji, bo interpretacja też jest twórcza. Natomiast ona dotyczy dynamiki, artykulacji, frazowania, natomiast nie dotyczy tych takich stałych elementów utworu, czyli właśnie melodyki, no chyba, że chodzi o jakieś takie proste ozdobniki. Więc powiemy, że ten cover jest przykładem na interpretację. W związku z tym jest to po prostu kolejne artystyczne wykonanie bez dokonywania żadnych zmian w utworze. Natomiast teraz posłuchajmy tego drugiego coveru, który jest zaśpiewany przez Martę Carrillo. Tam widzimy, że, a raczej słyszymy, że tekst został przetłumaczony na język polski. Tu jest bardzo oczywiste, że tłumaczenie jest opracowaniem w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z tym w tym coverze możemy powiedzieć, że zaistniał utwór zależny w postaci tłumaczenia. W związku z tym tutaj, żeby rozpowszechniać takie opracowanie, taki cover, potrzebne jest uzyskanie zgody bezpośrednio od uprawnionego. Drugi przykład dotyczy coverów piosenki zespołu Tilaw pod tytułem Warszawa. Cover, którego możecie Państwo posłuchać, został stworzony przez Bartka Wąsika i jest wykonywany przez Stanisławę Celińską i samego kompozytora oraz Royal String Quartet. Jak doskonale słychać, jest to zupełnie inny utwór. Właściwie z oryginalnego utworu pozostał tylko tekst, ponieważ jest melodycowany przez panią Stanisławę Celińską, natomiast warstwa muzyczna, podkładu muzycznego jest zupełnie nowa, zupełnie oryginalna. Dlatego tutaj też nie mamy wątpliwości, że powstało opracowanie. Taki cover
będzie utworem zależnym w rozumieniu prawa autorskiego. I przyjrzyjmy się trzeciemu przykładowi, czyli coverowi piosenki Sick, oryginalnie wykonywanej przez zespół Hey. Cover bardzo zabawny, stworzony przez znanego artystę, youtubera Cezika, który polega na tym, że utwór jest wykonany, ale za pomocą sprzętów kuchennych. No i pytanie, czy to jest właśnie tylko interpretacja, czy to już jest kreacja? Czy Cezik stworzył coś nowego, twórczego, opracowanie? Moim zdaniem mamy tu do czynienia z opracowaniem, ponieważ Cezik powierzył oryginalne melodie nietypowym instrumentom, ale nawet jakby były to typowe instrumenty. Dużo miał swobodę w doborze brzmień, w doborze konkretnej kolorystyki, ale też widzimy, że jest dodany nowy materiał muzyczny, tak? Szczególnie ten grany na mikrofalówce. Więc w mojej opinii można by było przyznać Cezikowi tutaj autorskie prawa do tego opracowania. Ostatni przykład dotyczy utworu, który większość z nas zna. Są to obrazki z wystawy autorstwa Modesta Musorbskiego. Ale oryginalnie utwór ten został napisany na fortepian. Natomiast większość z nas zna jego wersję orkiestrową, która nie była autorstwa Musorbskiego, tylko została stworzona przez Maurice'a Ravela jako aranżacja tej pierwotnego utworu na fortepian. Ale też jakby w praktyce wykonawczej czasem zdarza się, że ten utwór jest przerabiany na mniejszy skład i tam też można znaleźć w opisie link do wersji promenady właśnie z obrazków wystawy w aranżacji Agnieszki Duczmar i jej orkiestry kameralnej. Co w takiej sytuacji? Czy tutaj mamy do czynienia z kreacją, czy z interpretacją, kiedy mamy zmianę tylko barw, faktury, kolorystyki? Jeśli chodzi o ten pierwsze przejście, czy z utworu fortepianowego na orkiestrę, moim zdaniem jest tu tak duże pole do twórczych wyborów, osobistych wyborów, które nie są zdeterminowane tym materiałem wyjściowym, że ja bym oceniła taką orkiestrację jako opracowanie. Natomiast już zredukowanie lekkie obsady wykonawczej do orkiestry kameralnej, no to już można by było dyskutować, czy to jest opracowanie, czy to jest aranżacja, czy to jest jednak transkrypcja, czyli takie bardziej techniczne przetworzenie utworu. W tym przykładzie widać, że nawet jeżeli melodyka, rytmika pozostają te same, to zmiana kolorystyki, faktury sprawia, że działanie osoby, która opracowuje nową wersję, może być uznane za twórcze. No właśnie, jak już zakwalifikujemy dany cover, czy jako interpretację, albo jako kreację, to co możemy z tym dalej zrobić? Jeżeli stwierdzimy, że cover jest po prostu tylko nowym wykonaniem, czyli zakwalifikujemy go jako interpretację, tak jak to wykonanie Sancheza na przykład, to wtedy wystarczy nam uzyskanie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, czyli w praktyce licencja z Alixu w zupełności nam wystarczy. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z opracowaniem, ZAIX nie udzieli nam licencji. ZAIX nie udzieli nam zgody na rozpowszechnianie tego opracowania. Musimy zwrócić się po nią do uprawnionych. No chyba, że tak jak Cezik, stworzymy parodię pewnego rodzaju. Wtedy możemy działać w ramach dozwolonego użytku, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Co do zasady, musimy się zwrócić do uprawnionego o zgodę na rozpowszechnianie takiego opracowania. No i ważna jest też kwestia, do kogo trafią tantiemy. Jeżeli mamy do czynienia z interpretacją, tantiemy trafią do oryginalnych autorów. Natomiast jeżeli stworzymy opracowanie i zgłosimy je na przykład do organizacji zbiorowego zarządzania jako nowy utwór, no to do kogo pójdą tantiemy, zależy tak naprawdę od decyzji autora utworu oryginalnego. Czy on się zgodzi na to, żeby autor opracowania partycypował w przychodach skorzystania z tego opracowania, czy się na to nie zgodzi. Ale jest możliwe, że autor opracowania będzie miał prawo do tantiem, jeżeli tak strony się umówią. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka.
Jeżeli podobał się Państwu, prosimy o zasubskrybowanie kanału Save the Music, polubienie tego wideo oraz dzielenie się nim z innymi osobami. A ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music Sprawę.